Witam was w kolejnym odcinku. Był taki jeden odcinek, który się niestety nie nagrał. Powiem wam, żeby czemu. Dlatego, no bo mama przez przypadek dwa razy przyknęła nagrywanie. Ja tego się na nie nagrało. I ostatnio kiedy takie sobie rzeczy robiłem, jak będę do budowywania wyglaski, wszedłem do gotara. No to zrobił się taki, te slimy się zmniejszyły. Bo akurat marchewki posiałem i one się po prostu pomniejszyły. To było w tym odcinku, którego niestety zabrakło. Bo i po prostu były takie dni, że dałem je, kiedy akurat marchewki rosły i się pomniejszyły. Teraz, a nie, tam nic nowego nie zrobiłem. I chyba to było na odcinku, ja nie pamiętam, co było na odcinku, bo bardzo dawno w to nie grałem. Ale tu mamy slajmy. Ale tam chyba slajmy. Ja wam powiem, jakie tam slajmy. Ja sobie jest. Ale te marchewki w ogóle wystrzeliły. Jakie jak sobie slajmy stworzyły. Wodne, miodowe. I wodne z różowymi. Znaczy z niebieskimi, bo ja mam takie niebieskie. One chyba były na piwo. Ej, bo i więcej zrobiłem. Może tu na dole jeszcze te wodne zrobię. Tak, tu na dole zrobiłem. Tam jest fajne. Tu jest Gimbe Junior? Nie, to tak. Tu jak nie ma tym razem Gimbe Junior. Nieważne. Patrzcie, ile tu jest w ogóle tych rzeczy. Jest jeszcze tak gordo nie nakarmione. Ale my teraz będziemy zbierali na numer kurczaka. Mam nadzieję, że nie są do niego potrzebne quantum plorty. Dobra, klonerze kurczaków. I my go nie wykorzystamy do kurczaków. Nie, nie, nie. Slajmy, a sobie kupimy klonar z kurczaków i będziemy mieli nowego slajma. Białą dziurę i czarną dziurę. Zobaczycie to, a nie wiem, czy mi się uda w tym odcinku na to uzbierać. A może już mamy uzbierane? I czy w ogóle go już tu mamy? No nie mamy klonera kurczaków. Ale szukaństwo. Musimy tu sobie kupić. I czy tu jest jeszcze niżej? Nie ma klonera kurczaków, niestety. To co my teraz sobie zrobimy? Kloner. A co to daje? Ejo. Prądowe plorty? O, na prądo. Snera mnie było stać. Tego no to ja się naprawdę nie spodziewam. Naprawdę. Co by teraz zrobimy Gordotara, który niestety został zaginionym Gordo, czyli był w tym odcinku, który niestety nam przepadł. Mamy pełno lakisów, ale nie wiem. A to w tamtym odcinku ten zaginionym nakarmiłem Gordo Lakiego. Idziemy sobie zrobić Gordotara w tym samym miejscu, co było ostatnio. No czemu? Czemu? Czemu to są plorty ogniowe, kiedy w ogóle nie powinny się znaleźć? Ej, czemu ty robiłeś plorty ogniowe, a w ogóle nie jest podobny do ogniowego? A, bo on w ogóle kolor nie może zmienić, bo on chodzi, żeby był takiego koloru. Robimy. Gordotar, sobie go zrobimy tutaj. A nie, bo to jest za mało slime, Tu sobie stworzymy Gordotara. I proszę bardzo. Dajemy sobie na to orzek ciebie. Jak on będzie na tym wyglądał? Ej. Ale ma brawki! Nie, nie, nie do wody, Ja jest to nieważne, czy to dokładnie tak, to i tak, niestety,
Taki twój los. Dobra. Ty będziesz sam. Elo. Nie potrzebuję plata i marchewki. A czy można dać na przynętę tara? Elo. Dobra, tego sobie zrzucimy. I sobie tego zrzucimy. O, jeszcze tego. Tego chyba większe, no to będą... No to będą chyba bardziej smakowały ten tarowi gordo. Ale my idziemy spać i tar się złapie. Bo ostatnio mi się złapał. Ale kiedy się nie złapie, no to taki pech. Kiedy sobie jeszcze tak. Ej, to musi się rozciągnąć. Ej no! Dobra, wczoraj. Dobra. Idziemy spać. Żeby ten gordotar nam urósł. I uwaga. Będzie gordotar. Na co ja w ogóle zbierałem? A, już wiem. No wiem, że było potrzebne, ale nie wiem, jak to się robiło. Dobra. Gdzie star? Kubika. I będzie. Czy mi to nie wyszło? Jest! Teraz jest w dobrą stronę. Chyba te większe slime to jakoś bardziej mi szkoduje, ale nie. Dobra, tu sobie wyciągamy. I lecimy tarot. Dobra. Temu się możemy zaostrzać, widzicie? Ale te to już... Szkoda trochę mi tych trzelników. Ale takiego gordo zrobiłem, więc takiego gordo muszę nakarmić. Tylko niestety mnie bije. I tamten kot też tego gordo. Tabi! Nie wiem, czy moja mam tutaj wyzwyć to ten plor. Tabi! Czytam wszystkie słoniki. I też, to niebieskie. I chyba tyle powinno wystarczyć. O tak, jest! O nie. To jest jeszcze więcej tutaj. O! To jest to tak? Tak, wydaje się tutaj muzykę. Ale gdzie jest to? Tu. Idę i znowu gra tam gdzie. Ej no! Jednak dobrze mówiłem! Tak jakoś jeden tar wpadł i to wszystkich... Bardzo dostanę i to wszystkich poniszczył. A dobra, co ja mam zrobić? A, stworzyć gorąca. Odhaczone. I teraz spróbujemy sobie zapełnić wszystkie rancha.
na ile już sobie robimy, nie wiem czego, ale tego slajma było fajnie hodować, ale czy on robi piraty? Kurczaka nic niestety nie lubi, ale zjedz slajmiku, zjedz plorka, jeszcze jest przygotowanego. I... O! Jeszcze karmi plorkami, żeby plorka. Okej, ale co się stanie, kiedy by się go nakarmiło? To normalnie, no to tu on wtedy. A co lubi jeść w ogóle? On lubi same plorki, ale okej, kiedy będą różowe plorki, no to będziemy sobie dawać te plorty do jego slajmów. A tych slajmów niestety to jest bardzo mało. Więc musimy pójść do kolejnego miejsca. I do kolejnego miejsca, gdzie może się ten slajm pojawić. Może kiedy was wszystkich bym wciągnął, no to by się ten slajm mógł pojawić. Dobra, jesteś. Dobra, sobie kilka tych slajmów nazbieramy. Fajnie jest, fajnie. Może tu jakieś slajmy pojawią? Jest. Zobaczcie, czy wasze testo denerwuje. Ej, przecież to już miałem odblokowane, to mi się dopiero teraz odblokowałam, kiedy ja to miałam. Dobra, idziemy więcej po tamtych slajmików. Może? Nie, są chyba rzadkie. Tu stabi gordo, ale niestety kurek nie mamy, ale tu jest ich pełno. Możemy sobie zebrać. Ej, ty na tych slajmów kurę mi zjadł. To wszyscy te kury zjadają, nie! Proszę. Dobra, może się napełni? Nie. Nie napełni się, gordo. Ale czy będzie tam ten miejsca tornado? Nie. Widziałem latający hunter w ogóle przeleciał. A jak on się w ogóle nazywa? Biały hunter. Cotton slime, bawełniany slime. Chyba. No bo cotton to bawełny. A nie. Bo trzeba całkowicie od nowa, ale to on się respią. Ale respią się jednak. Respią się. A tego slajma, jakiego potrzebujemy, no to nie ma. Tu są góry i różne inne sprawy. Ale robimy dla niego klapy. O nie, tak. Stara. Jeszcze będę tylko starym, ale tara nie. O! Nie, jest gdzieś tam. A nie, nie ma. Są jakieś rzeczy? A my idziemy do laboratorium. Ja to oczywiście trochę się odłożę, bo na tym dzisiaj się nie da. Zapełnij wszystkie klapki! Czy ten slime może jest nieskończony? Dobra, tu jest pełno różnych zagrodę. A to jest ułatwienie w hodowli akurat tych slajmów. Dlatego, bo one w ogóle żadnego środku nie potrzebują. Ja im zostawię trochę plorków różowych.
ile flortów! Ja nie będę miał co jeszcze. Ja tak mało slime, tyle flortów, a na pewno coś sobie wierzę. Dobra, dobra. Kolejne karty może nie kupujemy, bo nie będziemy wiedzieli, co tutaj będzie, ale zastanowię się, gdzie jest slime. Jak to się wyłącza tak? Dobra. Tego slajma nie hodowaliśmy, ale go chyba się nie da hodować. Salt slime nie hodowaliśmy. Ej, pełno slimów nie hodowaliśmy. Dobra, tego slajma będziemy hodować. Gdzie my idziemy? Do Quantumów. Nie są. Quantumy są. Na pewno nie tak. Kiedy wprost się idzie, no to się raczej dojdzie. No się dojdzie do. Chcę wodę. Chcę wodę mieć dokładnie na tym. To spod. Dolecę? Dolecę. O tak! Dobra, jednak nie będzie nasz plan zrobić. Party Gordo! Dobra, dobra. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Jeszcze więcej kurek nie jest potrzebny, lubię mieć jakieś rzeczy. Tylko lubię nakarmić Party Gordo. O tak, o tak. Ciało i jeden tar ornament. To był dobry, nie był. Bo na pewno. Ale tam okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Tu jest dom. To nie tak jest dom. To w tom jest dom. Na skos. Musimy taki ustawić, żeby nie być na skos. Czyli... skrócie tak. No to jest na pewno... dolecimy do... dom. Może tam slajmy trochę zjadły lordów. I... o nie! Jeszcze raz będę musiał tą klatkę zbudować. Jest usunięcie. O nie, źle zakupiłem. Usunięcie. Zagroda. Coś. I tego czegoś nie możemy robić. Dobra. O nie, kiedy ja tu... czasami to jest. Kiedy ja to usunąłem, to też te plorty usunąłem, nie? O nie. Dobra, to nawet będzie stać na Gordo Snara kolejnego? Gordo, Gordo, Sner. No, będzie nas tak. 10. Ej, hej, hej. No, tak będzie stać na 2 Gordo Snery.
sobie zrobimy go do wodnego. O nie, o nie, o nie! Poleciało w ogóle. I na kolejnego Goldosnera jest nam potrzebna jedna ta bigła, czy co to jest? O nie, ogniowe plorty! Wszystko tylko nie ogniowe plorty! Skąd ja wezmę? Dziękuję! Na kolejny plort. Te slime na to są bardzo głodomory, jak widać. Ej, one cały czas chcą jeść! Masz! No widzę, że jesteś głodny! A jednak nie jesteś. Co ja miałam zrobić? Puszczę ogniowe plorty. Okej, okej. To zadanie to akurat było proste. Bo ogniowe plorty, no to są one powszechne, to nie są powszechne, którzy je w domu mamy. Ty mu tak mało... Dobra, no bo teraz dopiero jeden. Tylko kadłuby! Tylko kadłuby? Tylko kadłuby? A no, kokadłuby. Jak to by było, kiedyby kokadłuby nie zjadły? Widzisz, one to bardzo, bardzo kochają! Dobra, dobra. Kolejne ulepszenie do podów. To miałam się do plorty dać, ale pamiętam. Tam tym slimikom. Dam sobie teraz to do podów. Czyli tak w skrócie. Ulepszymy sobie pody. Jest. I mamy. Teraz będziemy mogli też niebieskie pody otwierać. I to będzie bardzo nam ułatwiać. Tak, dobra. Zrobimy sobie pompę. Te drzewa plorty na to tu mają być. Macie, 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 macie! Macie, macie, macie! Ile tych plortów? Wcześniej było więcej. Te plorty udajemy. I sobie kupujemy niestety, ale małą maszynkę. No, chyba jest tylko na jedno użycie, ale sprawdźmy, sprawdźmy. Tak, tylko na jedno użycie. A nic kolejnego brakuje. Ja źle idę. Idziemy naszym skrócikiem. Czyli. Czyli ten skrót. Hop. W którą stronę jest ta? O nie, będę musiał w tą stronę lecieć. Wszystko tylko nie lecę w tą stronę. Nie. Dobra, teraz tą kurwę. O nie, nie. Chcę spotkać z górą. Bo pamiętacie, jak się w jednym odcinku spotkałem z górą? To było niefajne spotkanie. Ale nie dlatego, że to było. Gdzie to jest? Bo to nie tu! To jest trochę zaryzykowane. Ale... ale to skąd? No zobaczcie, to jest taka góra. Idziemy. Może dojdziemy? I tak! Tu! Może tu wodą. Chyba na kolejne. Ej, tu są dalej te pompy! Ej, no ale już państwo... mówią tu te pompy, więc po co ja się męczyłem, żeby kupić nową pompę, jak te pompy już tu pompują? O nie, widzę, że jesteś bardzo głodny. Masz! A dźwięk plortów miał w głowie. A wiecie, czemu slimy robią taki słowa plort, kiedy robią plorta? Bo ja tak uważam... Równo! Bo ja tak uważam, że dlatego robię dźwięk podobny do plorta. No bo...
dlatego ja wyciągnę plor, dlatego, no bo robię plorka. Według mnie. Jest! To wlać do naszej klatki. I dobra. Portal do domu. Czekaj, nie ma portala. A w tą stronę jest. W tą stronę jest portal do domu. Dobra, on jest w tą stronę. Ja nie wiem, czy to portal z dżungli. A to jest portal z dżungli. Dobra. To jest kolejny slajd! Fajnie. Tylko portal jest w tą stronę. Więc źle skręciliśmy. Znowu ten ornament. A no to ten to był portal. Ale to powinno być dobra. Dobra, nieważne tam. Nieważne. Prześpijmy się. I nam powstanie wodny gordo. No i potem sobie zrobimy ogniowego gordo. Fajnie. Jesteś! On lubi tylko wodę. Więc musimy mu wodę dać. Wow! On zrobił pełny wodny slajmu. Dobra, kiedy mamy tyle wodnych, no to trzeba tym wodnym złożyć nagrodę. Ej! Czemu te wodne mi tu znikły? Ej, to było szukane, wodne mi znikły. Co miałem zrobić? Kupić sobie gordo snera. Stać mnie. Okej, tylko to mi tak bardzo przeszkadza tamten znaczek, który cały czas jest. Co w ogóle chciałem zrobić? Nieważne. Im sobie to jedzenie wydarzy. Bo hunterka to jest takie słabe slime. Nie są słabe, ale jakoś takie złe, kiedy to mają jedzenie. Więc jedzenie zabierzemy. To w ogóle nie potrzebują, więc ja nie zdążę. Nie wiem, czy tyle gitar, które by jeszcze więcej. O, 31 powinno wystarczyć. Dobra. Ja tej pompy nie... Dobra, pompy nie postawię. Dajmy to tu i idziemy spać. A nie, tu plorki na... Ej, to znowu kura! A nie, to nie jest nowa kura. Dobra, niech ona tu sobie wolno łazi. To jest stara kura. Ej, mamy starą kurę! To znaczy kurczaka, a nie kurę. Dobra, dajmy to do laboratorium. I sprawdzamy. Nie mamy tu plotu. Nie
co ja mam zrobić? A, pójść spać i będzie nie ogniowy gordo, tylko ten... Nie wiem, jaki będzie. Nie no, wiem, ale nie wiem, jak to powiedzieć. W katalogu wam pokażę. Slimy, ale to chyba wyżej było, to wyżej było. Zjeżdżamy na dół i... O, ten! Ognisty slime! Dobra. Czy ktoś tu ma więcej pogosłutów? Oni nie mają niestety więcej. Ale mają pełno różowych kroków. Więc będzie wiadomo, jak to jest slime. Te porty. Sobie dwa staki sprzedamy. I sobie teraz weźmiemy inne porki, czyli te. I tu są te porki. Porty sprzedać. Te 9 może sobie sprzedamy. I może sobie przejechać do laboratorium. On się z drugą przechodzi. Dobra, już jesteśmy. Co miałem zrobić? A, dać tym slajmom. Tu barczyki. I czemu tu w ogóle są jakieś jedzonka? No to ja nie wiem. To są ploty, więc dajemy do tego czegoś. Tylko miałam tych plotów im dać. Dobra, dobra, macie więcej. Nawet jeszcze jeden zrobił plota i może też jeden inny zrobi. Jakoś często te ploty robię, więc to są głodne. I czy to znowu? Nie, to już było. To już było. Dobra, czy nas będzie stać im na... Tu tyle rzeczy potrzebuję! Ej no. Ja mam pomysł, dla kogo tę klatkę zrobimy. Musimy pójść do Indigo Quarry. Nie wiem, czy wiecie, co to za kraina. Chociaż te pogosłuty wziąłem. Dla kogo on miał? Zapomniałam, że się nie przespałam. Dobra, idziemy się przespać i będzie nasz Gordos. Tylko czy tu jest gdzieś więcej tych pogosłutów? Bo mi się wydaje, że nie mam jeszcze. Jest więcej pogosłutów, jest! Jest więcej pogosłutów. 50 powinno wystarczyć Gordosowi naszemu. Ale nie wiem, czy ten Gordo wyjdzie. Ale... Może wyjdzie. I...
wierzę, że ja to przejdę tą drogą na przykład, ale może wyjdę tam drogą. No i idziemy. Ale tu robię pełno lortów. Jest! Widziałam go. Słuchajcie, on lubi jeść lorta. No. Nie lubię splotów. To było za bardzo urozmaicone na tego moda. No bo ja wiem, co jest z modów, a co nie jest z modów. Nie jest ząka, tylko ploty. A nie, to są ploty. Bo w ekspertyzie to wyglądają tak samo. Różowe ploty na podatek. Hoppa. Oj, na to lubię. Coś tu pojedę. Nawet kura. Ale kurę to nie daję na podatek. Lubię? Ej no. Myślę, że to HP odrobił. Ale ja spróbuję na jego głowę. Czemu on cię nie pali? Zrobię, żeby potem sobie screena na konto zrobić. O, wystarczyło mu prawie rynek. Tak! Chyba tu jest! Jeszcze jeden. Mam ich wszystkich. Nie chcemy tych slimików, więc damy je do naturalnego środowiska lub do sprzedaży. Ale ja coś sobie przetestuję. Ej, ty! Dobra, wybieramy do sprzedaży. A tam slime, no to tu ma ten kurek, więc niech sobie zje. Masz! I wstąpimy do plota i jego. I czy da się tego slime odbudować? Ten plot ewidentnie zniknął. Dobra, robię nam tą slime'ową nagrodę. I to chyba... Dawa droga, no to ta nagroda. Ja sobie mam kolejne psany. O nie. Tak się nie bawimy z fajnym. Tak się nie bawimy. Tak, teraz. Nie wiem, czy to dobrze widzicie, ale sobie... O, od razu klatkę zrobię. No wchodź tam do klatki! Mam nadzieję, że jeden... Nie... Uciekłeś, uciekłeś? A wiesz co robimy z uciekinierami? Dajemy do klatki. To nic, że stracę HP. Najważniejsze, że... Co? Gdzie to jest? Najważniejsze, że są tu nasze slimiki! Ale to jest prawda. To da się ciebie zmutować z... Da się ciebie zmutować z... Wow! Da się! To was wyciągamy. Was sprzedamy. My, a tego slajma damy do naturalnego środowiska. Ale to super wygląda. Nie wiedziałam, że będzie można zrobić z tymi slajmami mutować. Wrzucamy go tu. Mam nadzieję, że nie zginie. A tu on zniknął. Dobra, żyje. Gdzie tą Roxana? Znaczy kamień slajm. Jak kto woli tam. Dobra, dostanie plorta. Masz! O tak! Dobra. Masz! Nie te! To sobie wrócimy do naturalnego środowiska. A tego...
tylko nic nie zjedzie innego plota. Ja karmię... Czekaj, tam jest slime. Ja karmię go tym plotem. Nie, 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 to nie dla ciebie, slamiku. To dla niego. Ale on jest ogromny. Także wy znikacie? Nie, nie znikają. Albo... Znikają, nie! Znikają poza środowiskiem. Poza te slamy, które mam? Te... Nie, no żyją. Dobra, nic nie jest ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie da się wiem, no to chociaż przetestuję sobie. To będzie szybko. To bierze tam plorta i... Nie. A nie, można dać do sprzedaży, zapomniałem! I to wszyscy. A niestety zmutowany slime nie można sprzedawać. Ale tu można sobie zabawkę kupić? Tak, można. Dobra, dobra. Ile slime kosztują? Dobra, sobie tak nie wiem, mam tego czegoś mniej. Dobra. To jest dajmy go. Nie dorzuciłem. Ja chciałam powiedzieć, dajmy go tam i akurat dorzucę. A tak się nie udało. Ja mam tutaj wszyscy koledzy. Ejo, wy wyskakujecie! Eno, eno. Chyba wam kupić zabawkę. Nie. Dobra. Albo trzy slime przydadzą. Albo trzy. Ale za wysoko skaczą! Dobra, idziemy im kupić zabawkę, żeby nie uciekały. A ty masz w ogóle wszystkie zabawki odblokowane? No. Robimy drapiat czystego slime na klatkę. Dobra, co ja mam zrobić? Kupić zabawkę. Czy zabawki? Dla kogo to nie zabawka? Ta jest dla mnie. A fajnie nowe kwiatunki wygląda. Może każdym slime tę zabawkę. To będzie dobry pomysł. Ej, oni nie reagują na tę zabawkę. A czy da się temu coś dokupić? Nie. Chyba ona do tej zabawki nie widzę. I widzi tę zabawkę? On już widzi. Ale ten tak to widzi.
Dobra, nieważne, po prostu ja je wrzucę na ośrodek i które przeżyję, no to przeżyję. Ale tu widać, że żaden. Dobra, dwa psy. Nawet myślałem, że nie mogę mieć. Wiesz, coś do ciebie to stanie, coś jest. Nie się stanie spalać. Dobra, jeszcze mają tą zabawkę. A to i tą klatkę kasujemy. A slime to musimy pożegnać. Przepraszam was, slime. Czy tu jest takie tajemnicze światło? Mamy ich klorty. A ile ten jeden klort kosztuje? Idziemy do sprzedaży i sprawdzamy, ile jeden klort kosztuje. Je i... Ani jeden nie kosztuje. Niżej nie chcę zjedzie. Ten port wiecie jaką ma ikonkę. Ale tego porta tu ewidentnie nie ma. Bo się nie da sprzedać! No to po co ja te slime hoduję? Niepotrzebne mi są te plorki. Może te slime nawet zniszczę? Nie, bo są za słodkie. Tamte też były bardzo słodkie i... Ale tylko przez to je zniszczyłem, że... Sobie tu wodę nabiorę. Że po prostu uciekły w klatkę i by i tak samo. O, mogę tego poda otworzyć. Co będzie? A, no dobrze. Ale dopóki to wszystko pozostanie, więc są tam. O, to jest taki dźwięk. I uwaga, dolecimy na most. Ui! A tak to bym chyba nie doleciał. No bo jeszcze jeden raz doleciałam. A my mamy dwa klucze! O nie. I nie będziemy musieli powracać nigdy. Tylko od razu będziemy mieli otworzone. O tak. To miejsce już miałam otworzone. A to drugie? Nie miałam tego drugiego. Dobrze. Mamy jedno miejsce otworzone. I ja nie wiem. Może zrobimy gór do tego. Gordo kłamczyła, który ostatnio czekała przez pół godziny odcinka. Przez pół odcinka i nie znalazła. Szukamy sobie tego slajmika. A ten robi plorty? Slime? Wyciągnie w ogóle lubi jest. Warzywa. Tego sobie weźmę do naszej hodowli. Czy zdaje się tak? To się nie da mu zobaczyć. To jest ogniowy Gordo, ale nie będziemy go karmić. Tu jest
Ale to chyba tu często spotykane. Ale piaskowego slajma jak by nie było, no to tak by nie było. To chyba tu bardzo rzadko było. Jest! Mamy go. Portal powrotny, no on jest tu na końcu, więc musimy cały czas się kierować w tą stronę. A ten slime, no to co on mówi? Gdzie on jest? Tu. Warzywa. Warzywa. Tak będzie portal, w tym stronę, to się dobrze zrobi, bo portal by dobry, a nie ma stronę. A w ogóle tak wcale jest daleko. To bym tak miał dolecieć na jetpacku. Może się nie przejść, ale chyba to zamiasto. Idziemy sobie do domu. Dwie nowe klatki. Jedna dlatego, druga dlatego. Ta będzie dla... Obydwa lubią warzywa. Czy ktoś tu... Czy ktoś tu z was ma warzywa? Wy mieliście warzywa. A tu jest jakieś warzywo? Nie ma warzywa. Dobra, kupujemy. Zagroda. Wysokie ściany. Dach. Zjadacz plortów. Jest zrozumiały. I co? Będzie tego slajma. A, i wrzucam skalę. A co? Co tu jest? Czemu on tworzy... Czemu on tworzy te rzeczy? Dobra, nieważne. Idziemy teraz po warzywa, żeby zasiać. I kiedy zasiejemy warzywa, no to klatka będzie ewidentnie skończona, a wtedy kończymy odcinek. Ale nie teraz. Bo jeden będzie miał buraka zasianego, a drugi marchewkę, która nigdzie nie jest zasiana, no bo wszędzie są buraki. Ktoś tu ma marchewkę. A ta marchewka nie urosła. Dobra, no to będą mieli buraki. Albo oni mają marchewkę. Nie, oni mają to. Dobra. To mi musimy dać. I tu chciałem te rzeczy robić. To powinno się zaleczyć, gdzie to jest nowe odkrycie. A może tego w katalogu nie ma. Dobra, sieje im się to. A ja coś sobie sprawdzę. Zasoby. I czy to będzie w zasobach? Nie ma! Oszukali. Nie zrobili tego czegoś w zasobach. A gdzie to? Gdzie to jest? To jest. To nie jest do tego? A gdzie to jest? No to po co jest?
Dobra, to będzie zagadka. Lord tego świata, nie wiem. To będzie zagadka na kolejny odcinek. I widzowie, kończymy odcinek.